Czy 13 grudnia to dobry termin do organizowania protestów antyrządowych? Czy faktycznie istnieją historyczne analogie do dzisiejszego konfliktu politycznego? Uważam, że te analogie niestety istnieją, tak jak 35 lat temu tutaj we Wrocławiu stanęliśmy w obronie związków zawodowych rodzącej się polskiej demokracji, tak dzisiaj stanęliśmy w obronie wolności, którą próbuje odebrać nam rząd Prawa i Sprawiedliwości, rządów prawa i Polski europejskiej. To jest analogia dla mnie zupełnie oczywista. Antoni Macierewicz ogłosił dzisiaj, że będzie dążył do tego, aby odebrać stopień generalski prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Jak pan ocenia te słowa ministra obrony narodowej? Myślę, że to jest niegodne postępowanie w stosunku do polskiego oficera, jakkolwiek oceniamy generała Jaruzelskiego politycznie, jesteśmy w tej sprawie podzieleni, to jednak on był prezydentem demokratycznie wybranym w procesie demokratycznym, pierwszym prezydentem po 1989 roku. Cieszy się jednak ogromnym szacunkiem i nie widzę powodów w tej chwili żadnych, jakichkolwiek, żeby wykonywać tego typu akt zemsty politycznej. To jest ordynarna zemsta polityczna, nie należy tego robić, należy mieć poczucie pewnej refleksji historycznej, zostawić oceny polityczne historii przyszłym pokoleniom, a na pewno nie należy się mścić na swoich przeciwnikach politycznych w tak ordynarny sposób.